Cześć, z tej strony Michał Oldechowicz z Witam Cię w drugiej lekcji naszego mini kursu dotyczącego DALI 3. W lekcji poprzedniej pokazałem Ci, jak wygląda różnica w jakości generowanych obrazów przez DALI 2 oraz przez DALI 3. Przekonałeś się o tym, że różnica jest gigantyczna. Wiemy też o tym, że ChatGPT korzysta z dobrodziejstw, jakie daje DALI 3, a również dali 3 korzysta z, z chatu GPT. W jaki sposób dali 3 korzysta z chatu GPT? W momencie, kiedy wysłamy prompt do dali, ChatGPT odtwarza nasz prompt raz jeszcze. To nazywa się, nazywa się to prompt rewriting, czyli ChatGPT tworzy nasz prompt od nowa w taki sposób, aby stworzyć jak najlepszy Jakościowo obraz bardziej bogaty w szczegóły, aby ta kompozycja była dużo lepsza. Możemy się o tym przekonać w bardzo prosty sposób. Kiedy klikniemy na jeden z naszych obrazów i powiększymy go, mamy tutaj taką ikonkę z informacjami. Możemy tutaj zobaczyć, że ten obraz powstał nie na podstawie naszego promptu, a na podstawie nowego promptu, jaki stworzył chat GPT. Widzimy, że tutaj ten prompt jest dosyć mocno rozbudowany. Zobaczmy. Co tutaj Chad GPT, jak opisał ten, ten obraz? Panda bear wearing a small red hat. Czyli e, miś panda ubrany w czerwony kapelusz, e, jedzie na klasycznym m, rowerze z koszem z przodu, tak? The scene is set in a lush forest with tall green trees. Czyli e, cała scena ma miejsce w lesie z wysokimi drzewami z roślinnością, kwiatami. Mamy też opis, dokładny opis dotyczący światła słonecznego, że promienie światła gdzieś tutaj przeciskają się między, między drzewami, między liśćmi drzew i oświetlają drogę przez las, którą podąża nasz miś. Mamy też opis dotyczący samego misia, czyli wygląda on na uśmiechniętego, panda looks joyful, no i podąża przez piaszczystą ścieżkę w lesie. Więc tutaj ChatGPT na podstawie naszego krótkiego promptu stworzył swój własny, rozbudowany prompt, a następnie na podstawie tego rozbudowanego promptu stworzył obraz. Teraz jeśli skopiujemy ten prompt, a następnie wyjdziemy z dali, a przejdziemy do czatu, i tutaj nasz prompt wkleimy. To ChatGPT stworzy ten obraz, natomiast różnica jest taka, że w dali otrzymaliśmy dwie propozycje, tutaj otrzymamy tylko jedną. Wybieram więc Send Message. Widzimy, że ChatGPT wie, że chodzi nam o stworzenie obrazu, więc nie prowadzi z nami konwersacji, tylko od razu tworzy obraz. Tak jak wspomniałem, będzie to tylko jedna propozycja. Otrzymaliśmy taki oto obraz, i również jeśli na niego klikniemy, to e, otrzymamy prompt, na podstawie którego Chat e, GPT stworzył ten obraz. Jak wspomniałem, nazywa się to prompt Rewriting. Właśnie e, po to Chat GPT tworzy swój własny, e, odtwarza nasz prompt i e, generuje swój własny, aby wykonać jak najlepszej jakości e, obrazy. Teraz e, możemy zauważyć, że te grafiki. Mimo, że zawierają jakby tą samą tematykę, czyli misia, pandę jadącego na rowerze przez las, to różnią się między sobą. Dlaczego tak jest? Jest to właśnie specyfika pracy z AI. Im krótszy jest nasz prompt, tym możemy się spodziewać obrazów, które będą mocno różniły się między sobą, mimo że zawierają tą samą treść. Im bardziej dopracujemy nasz prompt, czyli im więcej detali, podamy, im więcej szczegółów opiszemy, tym te grafiki, nawet jeśli wygenerujemy ich 10, to będą dużo bardziej do siebie zbliżone. A w tej lekcji to już wszystko. Wiesz, jak, na czym polega prompt rewriting, a w lekcji następnej spróbujemy stworzyć własny prompt raz jeszcze z naszym misiem pandą, ale postaramy się, żeby ten prompt był dużo bardziej rozbudowany. A na teraz to wszystko, dzięki serdecznie za uwagę i do usłyszenia w lekcji następnej.